Jedziemy na Grajdołek, czy gdzie? Jedziemy, jedziemy, panowie, ale halo, panie, panie, zjeżdżamy! Drogi śledzie, o, król bo pan Prymka Szczeciński jedzie. Tak. Nie ma nawigacji, bo, nie ma, bo, my bo vlog jest. My mamy, kurwa, w głowie, gdzie jedziemy. Wypadamy dziś za miasto, by zabawić się. Już ekipa się zebrała, już wołają mnie. Dalej, jedziemy na maksa, po prostu dalej. Jedziemy na maksa, po prostu. Here we are. Tu jestem, siemaneczko, Szczecin, Szczecin. Witamy. Halo, vlog. No dawaj, to jest chyba przecież. Stukuj ten kod, no już dzwonię. Pójdźmy na Hasiuk. Weźmy w... Sportowcy, tak. Na czwarte piętro z walizkami nie mogą wejść. A fleksują się na siłowni. Bartek Juda. Aldonka, ładuj mnie tu swoją historię. Zaraz zobaczymy, jakie Sexify, kurwa, tam oglądane jest. Archiwista. O, patrz, patrz. Sexify. No patrz. No patrz. Sexify. No to mówię, kurwa. Aldonka daje jaja. No. Po budka wstać, koniom wody dać. Nie, wstawaj już. Jest już 15 po. Jakieś słowo? Terror machine, pal machine. A kawkę czy w jednym byś chciał? Aha, to ja idę zrobię. Nie wyglądacie jakbyście szli na trening. Od rana towarzyszą mi dziwne dźwięki. Otwieraj. Srałeś? Ale zrobiłem bałagan, kurwa. Kamil, jak znasz zasady? Poznałem zasady na moich plecach. Szpalerek za karę, za spóźnienie. Dowiedziałem się, że w Betadżimie nie wolno się spóźniać, się dowiedziałem. Dopiero w Betadżimie. Dopiero w Betadżimie. Może nie będzie widać, ale moje plecy to odczuły. Robercik, byłeś regulowany dzisiaj? Byłem. A za co? Piłem wodę na macie. I jeszcze... Ale nie do końca, bo miałem tak, że jedną nogę byłem na macie, a drugą na klatku. Ale zasady są zasadami. Ale zasada jest zasada i dostałem parę. No, ja za spóźnienie, bo musiałem się dołamać. Ja siedziałem cicho jak myszka szczelna, także udało mi się obejść do skały. Pierwszy trening, a idziemy już do fizjoterapeuty, bo szkarat nie może chodzić. Szkaratkar się mało po pierwszym treningu. Prowadź nas tutaj. Podróże po Polsce pozwalają nam nabywać nową kulturę słownictwa. Jak mówi się w Szczecinie na kobiety? Smule. A jak na chłopa? Many. Many, ale się przebiera many. Ale się... Ty, ale many dobrze robi, no. Szmuli. Zimno, kamienice takie fajne. Ogólnie brednia jest toczona. Paprykarz szczeciński. Paprykarz, paprykarz. Nos mnie boli, kurde. Boli go nos, bo zajebał gościowi w pięść. Tak, wiesz co chodzi. Nie, nikt z tych rzeczy. Ty, gdzie my mieliśmy iść? Zastanawiacie się może, czy idziemy na KSW? No, sytuacja wygląda tak, że... Nie idziemy. Nie idziemy. Będziemy wszystko w komputerze oglądać w apartamencie naszym w Szczecinie. Żeby być bliżej, żeby czuć te emocje. Ale żeby jednak tam nie być. Po prostu MMA.pl właśnie załatwił biletu tam, na trybunę. Nie załatwi, będziemy... Pójdziemy pod halę. Pod halą z komputerem. No. Tak, w aucie. Włączymy ogrzewanie, jak coś. A tutaj tak pieszczotliwie o Kamiluszka, Radku. No, Szczecik! Jesteśmy w mieście seksu i biznesu. A nie, to nie Bydgoszcz jednak, ale... Ludzie się patrzą, o co chodzi. A to tylko Ruchała przyszedł do seksu. A to jest nasz Hasiok, a raczej nie Hasiok, bo to jest Hasiok. Tutaj. Ja myślę, że tu mogły być jakieś samochody rozbierane. Ja pierdolę. Klimat jak w filmie Jak zostałem gangsterem. Tak, paprykowego. Papryk Vega tu kręcił na bank. Kamil Szkaradek miał opowiadać w apartamencie, jak było na treningu. Pierwszy trening w Better Gym. Super było na treningu. Każdy chciał mnie dojechać, ale... Ale co było na treningu? Parter? Parter. No to powiedz, przecież nikt nie wie. Trener. A co mam powiedzieć? No, że jaki to był trening? Co było na treningu? A no tak, brazylijskie jiu-jitsu. I to było techniczki zapaśnicze, techniczki tutaj z brazylijskiego jiu-jitsu, jakieś parterowe. Zaczynaliśmy od stójki. Głównie kontrola i fajne przejścia gardy. Zaczęliśmy oczywiście od stójki, bo tak mówię, zapaśnicze jeszcze techniczki. No i co? Na koniec sparingi. Oczywiście każdy chciał nas dojechać, bo byliśmy gości. No, trenerowi tam się udało mnie dwa razy poddać, reszcie jakoś udało mi się tam wysmyknąć, także na plus, bardzo na plus. Oh,
Kamil wszystko powiedział. Ogromny potencjał i liczę tutaj na taką zdecydowanie lepszą osłonę tego chłopaka. Gdzie jesteśmy, Kamilek? Na ważeniu oficjalnym KSW 78. Słuchaj, chciałem się stadiać. XTB. XTB. Mamy wschodzące gwiazdy, mamy trzy starcia, które są absolutnie w tobie, jeśli chodzi o europejskie MMA. Wschodzące gwiazdy. No bo mnie. To tobie? Możliwe. Byliśmy na ważeniu, ale już pędzimy na trening. Stopniówkę, pasztu, co się dzieje. Chłopaki nie chcą iść na trening, bo obok jest namiot. I dzisiaj mamy co? 20 któryś styczeń? 20 stycznia. Jest studniówka. Cofnąłbym się do tamtych czasów. A tak, to idziemy właśnie na szermierkę. To jest retrospekcja zdarzeń. Piąte, szóste. Stryjeczka zrobiona, znowu nie nagrana, bo trzeba trenować, a nie... Coś tam było robione. Żebyście wiedzieli, było robione. Tutaj też jest stryjeczka. To możemy wrzucić. Coś tam się piorą. A my zrobiliśmy sobie MMA. My nie robiliśmy, nie przyszliśmy popatrzeć. Zrobiliśmy. Utrzymujmy wersję, że zrobiliśmy. Dobra. Nawet widać pot na twojej twarzy i jakieś przetarcia, także nie oszukasz. Nie, bo to jest od tego światła, bo tu jest strasznie gorąco. Przed państwem sławny cyrkowiec Szkaradek. Jeszcze dwa słowa wstępu. Mikasz coach to wszystko zaplanował, rozpisał. Kurwa, blisko było. Dobra, to jeszcze raz, ale ten z podłogi. Ale weź to, weź w slow motion to. Ej, nagrywaj. Mam pomysł. Przed państwem słynny cyrkowiec Kamil Szkaradek. Sobota rano, jedziemy na sparingi z parteru. Kamil jest obsrany od 20 minut, żeby wychodzić, żeby nie dostać pasami za spóźnienie. No, myślałem, że na 10.15, nie 30. Nie obsrany, tylko przezorny. No, nagle się punktualności nauczy. Będziesz pompował. Ty będziesz kurwa pompował. Ty, a ten twój nos to jest chłopiec coraz czarniejszy. Jak sprawdzian? Zadanie zrobione? Kartkówka kurwa dobrze napisana. Ty mi tutaj nie fisiuj, tylko chopie, lej te gole. Mi się wydaje, że jak zwykle zadanie nieodrobione. Całą noc gierki, kurwa. Dobra. No, co? Jesteś już kurwa przeżytek, idzie stąd. Tak? Idzie stąd. Nie, właśnie sobie tu siądę. Ażeś kurwa, kawy kurwa, trzy w jednym pije kurwa stary. Dwa w jednym. A, bez cukru? Bez cukru, coś niespotykanego. Nie no, posłodziłem sobie, jest tam jakaś cukier. Wygląda, że jakbyś chopie z tego, z kopalni wyszedł z tym nosem. Górnik, nie? Kawek. Czego na siebie zapomniałeś? Chyba klapek zapomniałem, bo kurwa ruchała w nich parę. A jaka jest zasada? Ja ci nic nie wziąłem. Na matę wchodzimy. Nie, na matę nie wchodzimy z klapką. Nie można. Nie można chodzić bez klapków po klubie. No chuj, to pójdziemy w buta. Kot w buta, nie? Co, pilot? Będzie zarąbany prysznic? No, będzie z ludźmi za... No, było trochę ludzi na sali. Zawsze możesz pójść do gospody, a jest ich tam. Już kolejny jest, fan Viloga. Vilog, hello Vilog. Oni tam piszą marketingowy ten scenariusz do Viloga po prostu, poważnie. Zrobię to na cały czas, ale a jeszcze... Zero sportu było na tym Vilogu naprawdę. Tak, zero sportu, cały czas brednia, ale sport był między Vilogami. Niestety po prostu wstydzimy się pokazywać wszystko, żeby nas nie szparerowali. Taki zmęczony.
No bo zrobiłem praktycznie wszystkie rundy i ciężko, jestem zmęczony. Uśmiechnij się. No ja zrobiłem wszystkie i też mi się nie uśmiecha. Nabrali mnie na VIP-a. Kamil Korabek. Tak, będziemy. Po czerwonym dywanie będziesz szedł? Po prostu, że tak, a ty? Ty też będziesz gościł na po czerwonym dywanie. Dlatego wziąłem te same buty, w których chodzę po podwórku. Żeby pierdolić go błotem. Kamil, co ty za syf pijesz, jak się ludzie dowiedzą? Ale gościu, zero cukru, o co chodzi? Sponsor to jest diabelskie nasienie. A ja jestem diabłem. Wszyscy na monsterkach, tylko ja porządny, nic, to jest szkaradka. Robert ma zakaz spożywania używek, on się tak szczyci tym, że nie pił alkoholu i nie brał używek. On po prostu dostał kategoryczny zakaz od tego, od lekarza. Pokaż papiery. Nie mam. O, patrz, myślałem, że żółte. A, to jest pomarańczowe. Czyli gorsze. No i tak, dalej też ona bretnia. Jesteśmy tutaj. Tu jesteśmy. Tam jest klatka. Tam jest klatka, tam. Dobiegła końca, my pijemy wódkę. Wszystko to stawia Michał sobie. Na zdrowie. Zdrówko. Żartujemy, to Sprite. To wszystko Sprite. A ja jestem pragnienie. Jaki? Pragnienie. I teraz idziemy w drodze do najlepszej miejscówki. Czyli w drodze do serniczka. No, Kamilek? Ja idę tutaj. Serniczek? Raz. Nie jestem na diecie. Feedmaker Fisher, proszę nie oglądać tego bloga. Widać, że nie jesteś na diecie, bo ważysz 75 kg. Zwariowałeś chyba. Jeśli 75 kg, to za 10 lat może będę ważył. Kończymy relację ze Szczecina. Widzimy się w Poznaniu. Wbijamy do Poznania. Tak. Boom!